No, ja bym pomyślał, bo w sumie znam tę grę na wylot. Ale osoba, która pierwszy raz gra, podejrzewam, że nie domyśliłaby się, bo wskazówka Aku Aku, z tego co wiem, nawet o tym nie wspomina, więc Road to Ruin. Ale my tylko wejdziemy i wyjdziemy. Bo nie ma sensu pokazywać tej ścieżki, dlatego że... Albo w sumie zrobię coś innego. Tak wygląda początek tej ścieżki. I tutaj mamy stos skrzynek. Ja postaram się teraz to wszystko pomijać w taki sposób, żeby nie było. I myk. I proszę bardzo. Dla osób niewierzących mi, tutaj mamy rozpoczęcie poziomu. Wychodzimy stąd. To, co chciałem, to wam pokazałem. O, jakiś komunikat mamy, widzę. Okej. Spoko, rozumiem. Nie musisz się tam tak gorączkować. Dobra, dwa najgorsze poziomy zrobione, więc skoro już zaczęliśmy dwa najgorsze poziomy, to zróbmy jeszcze jeden z gorszych poziomów, a raczej drugą wersję tego poziomu. Czyli poziomu Dig and Eat. Tego frajerskiego ścierwa. A mianowicie Behaving. O proszę, Behaving. Kto by pomyślał, że Behaving tu będzie? Tutaj jest japońska nazwa oraz liczba skrzynek. I ciekawostki żadnej nie ma. Nie ma dlatego, ponieważ, tak jak wspominałem w Dig and Eat, jedyna ciekawostka, jaka tutaj ma miejsce, to to, że trawa miała, a raczej ta właśnie ziemia miała być koloru tego szarowatego, to co na E3 było pokazane. Tak samo jak na E3 była pokazana ta morda Cortexa. Aha, i dla osób ciekawskich, nie będę pokazywał całej ścieżki fioletowego klejnota, dlatego że po pierwsze nie ma tam skrzynek, a po drugie pokażę ją dopiero w Ersane Trilogy. No jak widzicie, Ultras przyszedł mały upgrade, ponieważ teraz nie będziemy mieli tylko jednej pszczoły, tylko całe stado pszczół. Sami zresztą widzicie, aż 5 pszczół nas będzie golić. W Ersane Trilogy oczywiście można zrobić tak, że że będzie się naparzało te pszczoły i będzie można było życia zdobyć. Tak więc Ersane Trilogy pod tym względem wprowadziło no fajną rzecz, nie powiem, że nie. No i z takich różnic, które tutaj mają miejsce, to to, że jest więcej tych ziomków z młotkami. A raczej z młotkiem. No ale wiecie, jest ich więcej, dlatego mówię też, że młotki. No i te posogi trochę szybciej się poruszają. To w zasadzie tyle z takich różnic. No i tutaj pokazałem wam tajną ścieżkę do fioletowego klejnocika. Po czym poznać, że to jest tajna ścieżka? Chociażby po tym, że nitro, które było na tej skrzynce, powinno się poruszać, a ono stało się po prostu w miejscu. Tyle. Ale tak jak powiedziałem, całą ścieżkę wam pokażę w Ensign Trilogy. Tutaj chciałem tylko wam pokazać, że jest fioletowy klejnot, więc go sobie zdobyliśmy. Liczę naprawdę na to, że te 99 żyć jakoś wskoczy. Bo serio, to już będzie wtedy maksimum i to będzie druga gra, która będzie miała już maksymalną ilość żyć. To samo oczywiście w Ensign Trilogy, żeby nie było. No ja w każdej gierce Crasha będę chciał maksymalną ilość żyć zdobyć. Nawet w tym Crashu Bandicoot 4. To tam to już w ogóle. Checkpoint i jedziemy z koksem. Runda bonusowa. No ale mogę powiedzieć, że za dzieciaka miałem... Czy mogę powiedzieć, że za dzieciaka miałem problem z behaving? Tja, mogę powiedzieć, dlatego że behaving powodował, że również game overowałem tak samo jak Dig and Eat i Cold Hard Crush. Serio. A już zwłaszcza, kurde, behaving, dlatego że tutaj jest więcej pszczół i przeszkody są bardziej upierdliwe niż w Dig and Eat. A z kolei Dig and Eat ma spierdzielony system cofania, no i prawie nikt go nie lubi.
Znaczy, wiem, że są osoby, co mogą oczywiście takie coś lubić, ja niekoniecznie. Ja wolę być szczery i powiedzieć, ja niekoniecznie. I ta liczba skrzynek jest dosyć abstrakcyjna od tego, co pewnie widzieliście na początku, ale uwierzcie mi, więcej skrzynek to jest nitro w tym poziomie, serio. Sami zobaczycie, mam 46 skrzynek, zobaczcie, ile będzie po zniszczeniu. No. I mamy całe 100%, więc chwała Bogu. Ciekawostki do poziomu Behaving. Jeżeli uda wam się uciec przed wielkim niedźwiedziem, to proponuję cofnąć się i przedostać się na drugą stronę przepaści. Tam będzie czekać na was pewna niespodzianka. Wiecie co, ja sobie zapiszę, mimo co sobie zapiszę, bo naprawdę po tym dig in it to już wolę co poziom zapisywać. 70%, no to już coraz bliżej końca jesteśmy. Coraz bliżej końca. Dobra, no to co, czas na Ruination, ostatni poziom w ruinach. Tutaj japońska nazwa, tutaj ilość skrzynek i ciekawostki. Są w sumie dwie. Pierwsza jest taka, że kiedy zobaczymy skrzynkę z wykrzyknikiem szarą, to w tym poziomie, tak jak to było w Road to Ruin, mieliśmy 100 skrzynek zwykłych. Tak tutaj, oj, przepraszam, tak tutaj będziemy mieli skrzynki nitro. Wiecie, 100 skrzynek nitro. Okazuje się, że pierwotny plan Naughty Dog był taki, że ten 100 skrzynek nitro miał pojawić się w poziomie Road to Ruin, a w Ruination miały pojawić się zwykłe skrzynki po zniszczeniu stalowej skrzynki z wykrzyknikiem. A druga ciekawostka jest taka, że do rundy zielonego klejnotu można doskoczyć za pomocą techniki High Long Jump, czyli nie potrzebujecie mieć tego zielonego klejnotu. Ale oczywiście ten trik zwykle speedrunnerzy wykonują, więc ja. Dobra, pawian ominięty. Znaczy goryl. Aha, ja też zginąłem swoją drogą. No nie powiem, nie jest to łatwa ścieżka. Dobra. Tam nawet mogliście zobaczyć w tle rundę bonusową swoją drogą. Nie wiem czemu zawsze wydawało mi się, że tutaj był kiedyś klejnot, a później go przesunęli. Ale to mam takie dziwne złudzenie optyczne. Jakkolwiek to oczywiście brzmi. A bo wiecie co, zróbmy tak. Zbierzmy to i zgińmy. Po prostu zgińmy. Bo nie ma tutaj żadnych skrzynek, więc można po prostu robić legit ten poziom. Tak, cały czas mamy 12, więc nawet nie widzę sensu robienia całej tej ścieżki. Po prostu lećmy na rundę bonusową już. Ważne, że mamy klejnot zdobyty. O! Tu w ogóle jest taka ciekawa sprawa, że mój dobry ziomek z YouTube'a Trymex miał w ogóle ciekawy glitch. Mianowicie on jakoś tak zrobił, że niszcząc te skrzynki bodyslamem, to jakoś gdzieś tam pomiędzy nimi utknął czy coś takiego. Nie wiem, jeżeli znajdę, to shota umieszczę w tym, w opisie, bo czemu by nie. Ale cisnąłem pompę ostro z tego, bo szczerze, odkąd gram w Crasha 2 nigdy, ale to przenigdy nie udało mi się takich glitchy wykonać, a uwierzcie mi, próbowałem nawet czasami odtworzyć ten glitch, jaki on wykorzystał, ale po prostu nie wiem, on ma jakieś przeklęte ręce najprawdopodobniej. No i proszę bardzo, to co mamy zebrane, to mamy zebrane. Na szczęście to jest przedostatni poziom, więc tja. Yeah.
przedostatni poziom w tym warpoomie, rzecz jasna. Of course. Dobra, ładnie to ominąłem. Zapewne zaraz stracę aku-aku w jakiś durny sposób. O, to była moja ulubiona zabawa. Ta jaszczurka, która chodzi sobie po środku, to... Zawsze lubiłem robić tak, że odpalałem TNT w momencie, kiedy ona już się, wiecie, zbliżała. I kiedy TNT miało wybuchnąć, to po prostu ją sprzątnęło przy okazji. Zawsze tak lubiłem za dzieciaka robić. Oczywiście teraz to mi nie wychodzi, ale kiedyś... Kiedyś to mi wychodziło. Ale kiedyś to miałem na to czas i wiecie, i... Nie robiłem kariery na YouTubie, jakkolwiek to brzmi, a teraz... Robię trochę i zależy mi na tym czasie. Jestem ciekaw, czy aby na pewno będziemy mieli wszystko, bo jeżeli powtórzy się klątwa z Digini, to naprawdę się zdenerwuje. Nie, jest wszystko dobrze. To po co w ogóle był tam checkpoint pod sam koniec? Nie rozumiem. Tak czy siak mamy 100% i to jest najważniejsze. Okej. Więc zostaje nam już tylko Hanging Out. Całkiem ciekawa poza, nie powiem, że nie. Hanging Out. Jedziemy z koksem. Przynajmniej jesteśmy lepiej przygotowani. Tutaj będzie japońska nazwa liczba skrzynek. I mam dwie ciekawostki odnośnie tego poziomu. Pierwsza jest taka, że ten poziom ma dwie ścieżki, lewa i prawa. I w E3, znaczy w wersji E3, czyli w wersji beta w sumie, po lewej stronie miał być pierwotnie wiatrak. Tam nawet jak znajdę, to będzie screen. I nie, to nie jest let's play w postprodukcji, po prostu w postprodukcji wam dodaję różne rzeczy, kiedy montuję to, żeby uwiarygodnić to, co mówię. To jest pierwsza ciekawostka, a druga ciekawostka jest taka, że kiedy zdobędziemy kryształ, to za nami pojawi się taka tajemnicza droga, zresztą ja wam pokażę tę drogę. I nie wiedzieć czemu w finalnej wersji leci tam normalna muzyka, a w pierwotnej wersji, czyli tam w E3 demo, znaczy w E3 demo, w E3 beta, miała lecieć muzyka ze ścieżki śmierci. Ale z jakiegoś powodu nie dali muzyki ze ścieżki śmierci. Może mieli jakiś powód, nie wiem. W każdym razie nie udało się im dodać tego. I to są wszystkie ciekawostki odnośnie poziomów z czwartego warpoomu, które chciałem wam przekazać. Dobra, tutaj omijamy oczywiście sobie te robociki, ale sami widzicie, jak to się skończyło. Ten poziom jest bardzo krótki, ponieważ tu już praktycznie mamy koniec poziomu. Sami widzicie, że ostatni poziom kanałowy jakoś nie jest super długi i wydaje mi się, że to trochę przez to, że Sooner or Later był dosyć taki długawy i twórcy stwierdzili, że nie mają już po prostu pomysłu, więc nie dawali jakoś przesadnie długiego poziomu na końcówkę gry. Bo to praktycznie jest ostatni poziom kanałowy, już nie będziemy zwiedzali tych poziomów w Crashu 2. Nigdy, przenigdy. Poza Ensign Trilogy oczywiście. Ale tam praktycznie wszystko od nowa, będziemy zwiedzać. Z tą różnicą, że będę bardziej mówił o ciekawostkach związanych z Ensign Trilogy, ponieważ ta... Mimo, że to są praktycznie... Te same gierki, tylko w odświeżonej grafice, to jednak Ensign Trilogy też ma swoje ciekawostki, o których chcę wspomnieć. I proszę bardzo, w perfekcyjny sposób to, co trzeba było zrobić, zostało zrobione. Myślę, że spokojnie 99 żyć wbijemy. Teraz jestem wręcz tego pewien, bo mamy już 94. I
chyba 100% jest już nam bliskie, bo pamiętam, że było właśnie koło 93 skrzynek. Tak, oczywiście, że tak. Swoją drogą, ciekawostka odnośnie Warp Roomu 4. Widzicie te kamienie i tą lawę na dole? Jest teoria, która jest oczywiście poparta dowodami, że Warp Room 4 dzieje się właśnie w momencie, kiedy byliśmy na drugiej wyspie w Crashu 1. Czyli wiecie, tam gdzie walczyliśmy z Koala Kongiem. Bo jak sobie zobaczycie, kiedy tam... Właściwie jak sobie cofniecie teraz ten filmik, w momencie, kiedy właśnie na ten temat zwracam uwagę, to spójrzcie sobie na to, że tam jest właśnie takie kamienne elementy i lawa. A jedyny lawowy poziom, z tego co dobrze pamiętam, grając ostatnio właśnie Crasha 1 w tym let's play, znaczy na let's playu, to przecież jedyny poziom, który miał lawę, to był Koala Kong. Raczej konfrontacja z nim. No. I właśnie w tej sekcji, którą przed chwilą robiliśmy, powinna lecieć muzyka ze ścieżki śmierci. I dzięki temu odblokowaliśmy sobie drugi i zarazem ostatni poziom z tajnego Warp Roomu. W zasadzie to już wszystko mamy zaliczone. Już tajnego Warp Roomu nie będziemy zwiedzać. To było nasze ostatnie wejście do tego Warp Roomu, gdzie mamy wgląd na drugą, jak i na pierwszą wyspę. O, proszę, tutaj pierwsza wyspa. Tak więc już nie będziemy w Crashu 2 klasycznym wracali do tajnego Warp Roomu. Tak więc jeżeli się przyzwyczailiście, to bardzo mi przykro. I czas na ostatni poziom i zarazem drugi poziom, który jest poziomem tylko i wyłącznie dla tajnego Warp Roomu, czyli Totally Fly. Tu będzie japońska nazwa oraz liczba skrzynek. I let's go. Przechodzimy dzisiaj całą gierkę. Nie ma to tamto. Żeby później już tylko i wyłącznie zabrać się za Crasha 3. Ostatniego klasycznego Crasha, jeżeli chodzi o te wszystkie V2, V3 i tak dalej. I tak, robię specjalnie te V2, V3 też dlatego, żeby po prostu lepiej później patrzeć na w lepszej jakości te let's play'e, bo też chciałem to zrobić już o wiele wcześniej. A dwa, że po prostu jest to pretekst do zrobienia takiej, powiedzmy, drogi przed Ancient Trilogy, którą powinienem już dawno temu zrobić, czyli 3 lata temu, hehe. Ale to jest idealny pretekst do tego, żeby też na spokojnie potem Mind Over Mutant skończyć i zrobić Ancient Trilogy, która będzie podróżą do Crasha 4. Dzięki czemu już nie będziecie widzieli żadnego innego Crasha na kanale. Serio. Poza Crashem 4 Mobile będziemy już tylko nowe gry robić. Z Bandicootem. Wiecie, wiem, że niektórym może to przeszkadzać, ja sobie zdaję z tego świetnie sprawę, ale po prostu też chcę mieć takie poczucie, że i wy jesteście z czegoś zadowoleni i ja jestem z czegoś zadowolony, bo wiem, że niektórzy są zadowoleni oczywiście z niektórych moich let's play, ale ja na niektóre patrzę, wiecie, tam z perspektywy czasu, że na przykład jakość audio była gówniana, że powiedziałem coś, czego nie chciałem w sumie powiedzieć, a jak powiedziałem coś, czego nie chciałem, to raptem nie powiedziałem tego, co chciałem powiedzieć, bo zapomniałem, a teraz mam większą wiedzę na temat danej gry. I po prostu po czasie jednak człowiek, wiecie, dostrzega pewne wady w swoich niektórych starych filmach. Mi na przykład osobiście teraz podoba się ta wersja tego let's playa. Według mnie to jest taka, nie wiem, definitive edition. Bo serio, nie będzie żadnej innej już wersji let's playa z Crasha 2, jak już to Crasha 2, 1 i 3 tą klasyczną będziemy ogrywali już tylko na live streamach, jeżeli będę miał na to ochotę. Może nawet zrobimy kiedyś maraton z wersji japońskiej. W sensie wiecie, tam japońskie Crasha 1, 2 i 3 i tam kiedyś inne jeszcze japońskie wersje tych Crashy. Bo serio, japońskie Crashy są też mega ciekawe pod względem dubbingu. O, i to jest coś, czego ja nienawidziłem w Totally Fly. Mianowicie szukania skrzynek po omacku. Serio, to jest... Myślę, że spokojnie większość fanów Crasha też ma podobne zdanie na temat takich poziomów jak ja. Serio, to za dzieciaka sprawiało mi taki ekstremalny problem, że... To jest ciężko spamiętać, gdzie te wszystkie stalowe skrzynki są. W sensie te, wiecie, skrzynki, które trzeba body slamem zniszczyć.
No i nadrobiłem sobie 99 żyć. I mega mi się to wejście podoba, nie? To wiecie, jak jest tutaj pośrodku ołtarzyk z tym klejnotem, to mega mi się to podoba. Takie, szkoda, że nie wykorzystali tego w czwartym albo w piątym warp roomie. Serio. No ale dobra. Mamy zrobione to, co mieliśmy zrobić. Wszystko zebrane, no poza oczywiście piątym warp roomem, więc czas na komunikat. Dawno go nie było, swoją drogą. Ash, I have discovered that the opposition is being masterminded by Dr. Nitrous Brio, the inventor of the Evolvo Ray. Brio was responsible for our misunderstandings in the past. He forced me to assist him in his plot for world domination, and he's at it again. He will attempt to stand in our way. Be on your guard, Crash. Use the platform to deliver the crystals to Engine. Ta, oczywiście, że tak. W dużym skrócie. Cortex, co tutaj powiedział, to, że o, ja już wiem, kto stoi za tym, że musiałeś walczyć z Tainim, braćmi Komodo oraz Reaperu. To był Embryo, to on na nas wysyłał, w sensie na ciebie, Crash, wysyłał właśnie Tainiego, Reaperu i Komodo Brothers, czyli praktycznie to on próbuje nam uprzykrzyć życie i to on próbuje nam utrudnić zdobycie kryształów. I on tam jakoś to skomentował, że Embryo zachowuje się jakoś tak dziwnie, czyli jak totalny mięczak według niego. No i oczywiście Cortex spadł na genialny pomysł, że teraz lecąc platformą do góry spotkamy się z Engine'em i my grzecznie te kryształy, które zdobyliśmy, oddamy Engine'owi, że on nie będzie jakby robił żadnych niebezpiecznych ruchów, po prostu mamy, nasza misja jest taka, że mamy teraz oddać kryształy. No dobra, to lecimy w takim razie, skoro ma być bezpiecznie, to czemu nie? Ta, jeżeli ktokolwiek uwierzył w słowo Cortexa w tym wypadku, że ma być to bezpieczne, taka zwykła pogawędka, że on nam tam będzie chciał od nas wziąć kryształy, to serio, nie wiem, ile to trzeba mieć IQ, żeby wierzyć komuś takiemu jak Cortex. No naprawdę bardzo miła pogadanka, bardzo miła atmosfera, nie powiem, naprawdę. Engine mnie tutaj poczęstował herbatką i ciasteczkami. I to był dziwny lag, nie powiem, że nie. W sensie, często to się zdarza w wersji PS3. Nawet powiem szczerze, że więcej razy to się zdarza w wersji na PS3 niż na emulatorze czy na normalnej konsoli. Skąd to wiem? Bo zagrywałem się na oryginalnej konsoli przecież w Crasha 2 niejednokrotnie. Ale jak widzicie, nie jest to żadna trudna konfrontacja. Teraz nasze przyciski na spin attack i slide zostały zbanowane, więc nie możemy nawet już slajdować ani nic, ponieważ kwadratem i kółkiem musimy atakować Moompasami. No i teraz co Engine będzie robił, to będzie po prostu nas atakował swoim laserem. I będzie nam niszczył platformy. No ale jak widzicie, konfrontacja nie jest trudna. Za dzieciaka przyznam, że w ogóle nawet nie miałem problemu z Engine'em. Master Cortex,